Cześć, ma powitajcie z tej strony Capiszon i jest Jelob z nami. Dokładnie tak, tam i ja. Po tygodniowej przerwie między nami lecimy sobie z Jełopami. Ale rymujesz, panie, i nie czujesz? Dokładnie tak, ja mówię, że nawet nie czuję. Jak widzicie, to za chwilę więcej opowiem wam o tej Bessie, przy której się, że tak powiem, witamy, bo no coś dziwnego to do nas zawitało w USA, ale USA to USA, różne rzeczy tutaj ludzie spotykają, może kiedyś u nas tutaj na serwerze UFO wyląduje, zobaczymy. Natomiast dzisiaj akcja kiszoneczka, być może w kolejnym odcineczku jeszcze sobie coś tam polatamy i z tą kiszonką związanego będzie, ale to zobaczymy, co nam przyniesie dzień jutrzejszy. Natomiast dzisiaj lecimy sobie z kiszonką naszego lotniska, w sumie najnowsze nasze lotnisko koło, i najmniejsze koło biogazowni. Tak. Co tutaj możemy wam powiedzieć? Mamy sobie tą bestię, tą sieczkarnię w leasingu, jak widzicie w lewym górnym rogu, jest ona w leasingu, nie kupowaliśmy, może kupimy za jakiś czas, zobaczymy. Natomiast mamy 1 700 000. To za chwilę wam powiem. Jak widzicie w silosie już troszeczkę tutaj jest sieczki, mianowicie jak kosiliśmy sobie na wiosnę trawę, to ona została tutaj przywieziona. Na razie póki co nie kosiliśmy już trawy, teraz będzie wszystko tak naprawdę do zbioru. Mamy wrzesień, zieloną kosimy sobie tą kukurydzę, żeby lepiej to wyglądało. Chwilę jeszcze przyspieszenia do października i nam urośnie dosłownie wszystko, mianowicie bawełna, słonecznik, także troszeczkę tego będzie, dodatkowe jeszcze buraczki, no i oczywiście na nowych jeszcze poletka, tam będzie troszeczkę łączenia tego wszystkiego i zbierania kamieni po tym wszystkim. Na razie póki co sorgo zebrane, Oriona nie ma od środy, dzisiaj mamy sobie niedzielę, także odcinek już za w sumie właściwie kilka godzin wyląduje na YouTubie. Także z Orionem, co my sobie tutaj ostatnio podziałaliśmy, właściwie nie za dużo, szybkie siewy były dosłownie, mamy ten nowy siewnik, który wam pokazywałem w ostatnim odcinku, który naprawdę robi niesamowitą robotę, bo momentalne były te siewy, więc głównie nim się tam siało, czy to buraki, czy to właśnie słonecznik, więc to chwila, moment poszła, no i później właściwie tutaj przyspieszanie, dodatkowo sprzedaż soi, za którą no, duże pieniążki zostały zarobione, dodatkowo oprócz soi, co my tam sprzedawaliśmy? Ostatnio trochę mleka sprzedałem, bo była fajna cena, mamy bardzo dużo tego mleka, bardzo wolno ubywa w mleczarni, bo mamy nowe przetwórstwo. Kukurydzę wyszyb się, bo to właśnie w mleczarni mało to idzie, ale ona oczywiście jak najbardziej nam tam wszystko produkuje, więc zarąbiście. Ostatnio troszkę produkcji musiało przyhamować, mianowicie została nam tam ostatnia szklarnia, ja to wyrąbałem, mówię, po co ta ostatnia szklarnia, za dużo i tak z niej nie zarobimy. Dodatkowo coś tam będziemy mogli wsadzić za to miejsce po prostu. Dodatkowo ubrania trzeba było również, jest to coś dzisiaj dziwnie mi się mówi, ale okej, chyba chcę tak wszystko powiedzieć. Naraz również ubrania trzeba było zastopować, bo już się niestety, ale wełna skończyła, tkaniny się przerobiły i ubrania na razie są zastopowane, ale spokojnie, bo wełna będzie, to i oczywiście ciuszki dalej będą się produkować. Właśnie, co my sprzedaliśmy? Ciuszki również sprzedaliśmy. Jakoś strasznie dużo, nie wiem czemu właściwie, ale jakoś mało było dosyć tych palet z ubraniami, więc też bardzo dużo pieniążków nie zrobiliśmy, ale i tak ponad 200 tysięcy wpadło, także tu się trochę uzbierało, sporo było przewijania, więc również po prostu z tego przewijania troszkę kasy doszło. No i mamy właśnie 1 700 000. Co z tymi pieniążkami mamy robić? Oczywiście pola polami, ale generalnie wczoraj sobie wbiłem tutaj na chwilę i tak posprawdzałem właściwie, co byśmy mogli tutaj pozmieniać. Ostatnio też tutaj Dobra, ostatnio również tam kurniczek widziałem właśnie u MST-ków, że oni mają nasz 1500, on jakiś czas temu już wyszedł na ModHubie, więc możliwe, że z niego korzystacie na 1500 aż kur, więc no wiadomo, dużo idzie jedzonka dla nich, czy tam właśnie sorga, czy coś, bo tam chyba 8 ton na jeden dzień jakby, z tego to coś tam właśnie bolki wyliczali u nich na sąsiadach. Więc troszeczkę na pewno tego jedzonka pójdzie. Również myślałem nad tym, żeby jakieś pole, może nie za duże, gdzieś wykupić i po prostu tam typowo ciągle siać
Sorgo. Ostatnio sobie i tak troszeczkę tego zebraliśmy, troszkę tych ton jest, ale właśnie ten kurnik mieli się wywalić, dostawić ten większy i produkcja jaj wtedy to już w ogóle by na pełnej szła. Dodatkowo, jeżeli chodzi o krowy, również to wymienić, bo no te 45 ciągle jest na długiego czasu, za dużo tam w sumie roboty nie ma, bo jakoś po prostu nie ma czasu do czasu ten temer ukręcić, a jakbyśmy mieli już te 80 krów, no to wiadomo, że troszeczkę byłoby więcej tej roboty, więc właśnie byśmy jeszcze wymienili sobie te krowy, być może jutro już sobie podziałamy na tym, chyba że Jo będzie chciał, to w wolnej chwili sobie to powoli pozamienia, już mamy plan, jeżeli chodzi tutaj o tą gospodarkę. Naszą już ja tylko sobie załaduję i wbijam się na case'a. Co tutaj możemy powiedzieć? Za dużo też czasu nie mamy, bo jeszcze 10 jakoś minutach, więc szybko tutaj musimy wam wszystko obgadać. To. No bo będziemy lecieć właśnie sobie na turnie, tam jeszcze szybko na roketa. Jeżeli chodzi tutaj o pomysł na naszej gospie, no to na razie mamy ten garaż, pewnie kojarzycie, gdzie mieliśmy maszyny, dosyć taką większą halę. Mieliśmy tam maszyny od sianokosów, różne bredarki, które dalej tam są i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście jeszcze dodatkowo ciągniczki. Natomiast kupiliśmy i ja postawił dwie takie duże wiatki, gdzie tam głównie poszły te różne siewniki i tak dalej, pługi, bo po prostu no już mało było miejsca, jak wcześniej tam no była ta owczarnia. Dlatego teraz są te wiatki, sporo tam już maszyn zostało powsadzane, bo troszeczkę ich również dokupiliśmy. No i po prostu te bredarki by teraz tam poszły, abyśmy kupili jakieś tam garaże na te ciągniki i by fajnie kurnik się zmieścił, jeżeli chodzi o gospę na krowach z tą właśnie oborą na 80 krów plus dodatkowo jeszcze gdzie ona ma ten mieszalnik do TMR-u, gdzie też byłaby fajna przy tym na pewno robota. No, patrzyłem mniej więcej. Nie mam bardzo pomysłu, jak to postawić. Jedyny tylko mam wariant. Od groma miejsca to zajmuje, więc będzie ciekawie. Duże ma pasmisko i tak dalej, ale też zobaczymy. Coś tam się poprzymierza i ob swoim jeszcze okiem zobaczy, żeby jakoś to zmieścić po prostu. Póki co z tego hangaru, tak jak Iwo kiedyś mówił, żeby to po te maszyny do sianokosów wziąć tam na krowy, więc je wziąłem, jakoś udało się tam fajnie to w miarę pomieścić. No i faktycznie te duże wiaty, co kiedyś postawiliśmy przy budowie, później długo, długo tam było praktycznie pusto, to jakoś to tak super mi to nie wyglądało, ale teraz jak coraz więcej tam jest maszyn, no to fajnie to wygląda. Dobra, tyle ode mnie, chłopie, gadaj co tylko możesz. Tak, słuchałem cię, słuchałem i tak analizuję wszystko, co mówiłeś. Przede wszystkim te zmiany na gospodarstwie zastaną, no przypuszczam, że w tym tygodniu jeszcze, jak z Jochem tu usiądziemy, bo nie ma Oriona, także z Kapim będziemy tu długo ciągnąć te żniwa, te zbiory. Oriona nie ma nam pomóc, Juziu też jest mało dostępny. To jest po pierwsze. Po drugie, zmiany na gospodarstwie już jakieś delikatne pomysły mam, ale to wiadomo, i tak trzeba poczekać, żeby nie zrobić głupoty, tak jak kiedyś to zrobiłem. Nie pamiętam, był chyba w tym albo w tamtym farmingu. Też coś za pochopnie wyciągłem wnioski, chciałem coś zrobić i wyszło to paskudnie. Jakoś to uratowałem. Też dlatego chcę to na spokojnie jeszcze przepatrzeć, jak będzie więcej czasu, bo teraz, tak jak Jeo mówił, za chwilę chcemy na turniej do Rocketa iść. Tutaj też chcieliśmy dla was nagrać, bo mnie nie było kupę czasu. Teraz Oriona nie ma, Kapi był, za niedługo Kapiego nie będzie tak samo. Także robota się zacznie, będzie coraz mniej czasu, także chcemy to No. dopieścić, te czasochłonne rzeczy wykonać teraz. Później byśmy mogli tylko wbijać, sobie na spokojnie pograć i żeby to było tyle, a nie, że my będziemy wbijać, się męczyć, starać budować sieć, nie wiadomo co tam jeszcze robić. Maszyny już, tak jak możecie zobaczyć, są coraz lepsze, coraz większe kupowane, a to ze względu na to, że po prostu areał nam się zwiększa. No i bez sensu by było robić, tak przykładowo, siać to 5-metrowym siewnikiem do kukurydzy, czy tam taki przykład podaję, czy tam no, czym innym, nie? Dlatego postanowiliśmy z Kapim, że będziemy tu wymieniać już coraz lepsze, większe, bo po to są te możliwości w farmingu, żebyśmy zmieniali, kombinowali, próbowali czegoś nowego, czego nie używaliśmy przykładowo w poprzednich farmingach, żebyśmy byli w ciągłym testowaniu tych maszyn, które nam daje farming. Tak jak przykładowo dzisiaj oglądałem
odcinek MST, jak oni zrobili akcję kiszonka. To była ich pierwsza kiszonka w tym farmingu. No ja właśnie nie oglądałem jeszcze, jestem ciekawy. I jak oni kupili katanę, ten Gofenda, to wyszedł z tego fail, bo przykładowo te bębny, które wciągają kukurydzę, to po prostu one były za malutkie dla nich, czy tam, no i można powiedzieć, że to był wielki fail dla nich. I musieli kronkę kupić z modyfikacji, ale przykładowo różne animacje, oni zapomnieli, jak w ogóle kronka wyglądała w farmingu, bo oni się zastanawiali, jak animacje wyglądały w tamtym, a w tym farmingu, nie? Także no, jest niebo, a ziemia. I trzeba korzystać od początku ze wszystkiego, tak samo my testujemy tą bawełnę, te ubrania, bo tego nie mieliśmy, testowaliśmy te owce, z owcami zakończyliśmy projekt. No i co sobie tu jeszcze powiedzieć, no z krowami chcemy już też wejść na etap, że będziemy dawać im tylko wsypywać dane proporcje i tyle, resztę będzie za nas robił automat. Ale to ze względu na to, że my bierzemy coraz więcej pól, a jest coraz... i czasu, żeby to ogarnąć dobrze i my nie chcemy robić czegoś takiego, że my na siłę będziemy tu grać, po godzinach zostawać, jak to brzmi, zostawać tu nie wiadomo ile godzin, ile co i jak. My chcemy po prostu tu sobie z przyjemnością grać, żeby to było zautomatyzowane. Faktem w realu nie jest tak wszystko zautomatyzowane, jak my to tu zautomatyzujemy, ale to jest po prostu takie ułatwienie dla nas i dla naszego komfortu grania. Co tu jeszcze można powiedzieć? Tą sieczkarnię, tak jak widzicie teraz u Kapiego na załączonym obrazku, wypożyczyliśmy, dlatego że nie ma Oriona, nie miałby kto trzeci pomagać wozić, byśmy się nie wyrabiali, bo patrzcie, w tym czasie jak nas nie ma, ona nazbierała pełną przyczepę Kapiego. Ja akurat chwilę za nią pojadę, będzie mi na bieżąco napełniała, ale no załóżmy, że Oriona nie ma, aby trzeba było odwozić, to my we dwóch byśmy tutaj cały czas latali. I by była masakra. No toż to, także to fajnie, no bo ona ma maksymalnie, ona jest oczywiście z modyfikacji, jakby ktoś nie grał Farminga 22, ona jest z modyfikacji i ona ma maksymalnie 600 ton, jakby ten pojemnik, ten kosz i tak dalej, ten zbiornik, natomiast my mamy 100 ton i tak nam spokojnie wystarczy, mówię, no tutaj na biodazowym nie mamy rzut beretem, to i tak na nas dwóch spokojnie wystarczy. Tak jak Iwo powiedział, właśnie nie ma Oriona, teraz nie było jej łopa przez tydzień, no my tutaj za dużo i tak nie graliśmy, tylko chcieliśmy do tych żniw tutaj, że tak powiem, doprowadzić. Warrior, no to wyjechał sobie na wakacje, później jak wróci, no to od razu ma tak samo żniwa, więc chłopa może nie być. Jeżeli chodzi o nas, no to tak samo, no Jełop za chwilę robota, ja akurat dzisiaj jak oglądacie ten odcinek, to gdzieś tam jeszcze z chłopakami, którzy jeszcze chodzą do szkoły i będą jeszcze chodzić do technikum, no to dla nich akurat ostatnio sobie tak szukaliśmy jakieś robotki jeszcze, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, to na lipiec, bo w sierpniu, no raczej koło sierpnia już pewne, że robotka będzie, tylko i no tylko poczekać, aż tam chłopaki zjadą z innego miasta tutaj do nas, no to tak samo już zaczynamy na stałe. No i na lipiec teraz póki co no jedziemy, jutro zobaczymy tam na czeresie, zobaczymy co i jak, zawsze coś tam się jeszcze zarobi dla chłopaków, to już w ogóle spoko tak na wakacje sobie coś tam dorobi, więc zobaczymy jak to tam będzie, więc z live'ami już nie może być. Dlatego no tutaj mówię, no faktycznie coraz więcej tych pól, ostatnio faktycznie dużo tych pól doszło, dalej będziemy sobie działać, a gdzieś tam ogarnianie ciągle tych zwierząt, no to no, bo tak, no to po prostu powrzucamy cych, niech nam się to miesza i będzie zarobiście, także teraz akurat mamy jeszcze chwilę czasu, żeby zrobić te miejsca zmiany na gospodarstwie i to właściwie tyle. Myślę, że możemy sobie kończyć, bo jest 54, także mamy chwilę, moment, chłopie, odpalić tego roketa, żeby nie było failu, zawsze jest druga szansa, ale lepiej mieć w razie czego dwie szanse. Także no nic, no dziękujemy póki co, może za tydzień, no bo raz w tygodniu są te odcinki, może za tydzień tutaj dalej kiszoneczka, zobaczymy jak to będzie, do Józia się napisze, on też chyba zaraz gdzieś tam coś już w pole będzie ruszał, no teraz u was tak samo, niektórzy żniwa zaczęli, niektórzy będą zaczynać, także tak to sobie wygląda, niektórzy żniwa zaczynają, a niektórzy będą robotkę zaczynać, także tak to sobie wygląda, ale mówię, no my akurat tutaj w mieście, a wy na gospie, no to wy tak naprawdę ciągle macie tą robotkę, a my no to co innego. Tak, no, i tak jeszcze jak... chciałem powiedzieć teraz, bo spojrzałem na pulpit na ikonki gier. Jeżeli wszystko dobrze z planem pójdzie, tak jak ma wyjść premiera gry, będziecie też mieli nową grę, jeżeli Kapi się do końca zgodzi. W sumie Kapi jest zgodzony, z tego co pamiętam. Tak. Także będziecie też mieli nową grę na kanale, która wyjdzie premierowo. No i od razu ją dla was nagramy.
A mało tego powiem, że ta gra już była u Kapiego na kanale, a teraz się domyślajcie No. jaka. Także trzymajcie się, na razie. Cześć! Dokładnie tak. Jo będzie przy tym robił w realu, ja tak samo, więc myślę, że będzie nam się dobrze grało. Trzymajcie się, na razie, cześć.